Cześć dzień dobry, dzień dobry, witam Bartek z tej stronki. Będzie ciekawie Arch, ale nie instalacja. Nie, nie, nie. Dzisiaj pokażę Wam distro. Bo dawno nie było żadnego testu dystrybucji dziwnej dystrybucji, e, Która jest oparte na czymś co bazuje na Archu. E, dystrybucja jest oparta dokładnie o Cash OS. Nazywa się to Lia Linux. Lia Linux To pokazuje, że jest wersja 1.0. Ona została wydana 17 maja. Tam znowu autor pokazuje, że to jest 72 albo 731. W każdym razie całkiem przyjemny temat jest to pulpit Cinnamon. Tak, tak Cinnamon z Minta. Są problemy i to spore problemy, ale dałem sobie z nimi radę. Zobaczycie sobie także raz, że ten pulpit to go popracujemy sobie trochę. Na tym pokażę wam trochę tam testów Netflixa. Oczywiście OBSa, jak się sprawuje. I pogramy sobie dwie greczki będzie test tak jak zawsze u mnie Na żywym sprzęcie Ryzen 1600X NVIDIA 1078GB ram u 16GB e... RAM-u A przy z... okazji jeszcze jedna informacja Słuchajcie, zapraszam na kanał kolegi Linux, Make simple, simple, dokładnie tak to się nazywa Kolega prowadzi taki, to jest polski kanał Linuxowy bardziej techniczny niż mój zdecydowanie bardziej techniczny, tam się zagłębia w szczegóły i tak dalej, i tak dalej. Ostatnio męczył BTRFS-a z wedorką, OpenSUSI też przy okazji tam ogarniał troszeczkę, więc ja coś, polski kanał, link pod filmem jak najbardziej, ewentualnie wpiszcie po prostu Linux, MakeSybil, gorąco zapraszam. Ten i drugi, chwila na stronce internetowej, jak przejdę na tą stronkę internetową to szczerze mówiąc trochę mnie odrzuciło. A co mnie odrzuciło to AIK, tak? Grafika zrobiona za pomocą typowo, ja strasznie, strasznie to widać. Ogólnie system, mm, tu jest fajnie opisywany, tak? Y że jest w miarę prosty, prywatność i ochrona i tak dalej, w efektywność. Co do pro prostoty Jarcz Linuxa, to bym się bardzo, bardzo może nie kłócił, ale bym powiedział zupełnie co innego, ale... Ale ok. Mamy tutaj wymagania sprzętowe minimum 4GB pamięci RAM. Tak to nam wtedy wygląda. Jest instrukcja instalacji, aby ktoś na Windows chciał sobie to ogarnąć. To jest również napisane tutaj, jak to za pomocą Rufusa nagrać i tak dalej, i tak dalej. Kolejna bardzo, bardzo ważna rzecz, która tutaj jest. Nie kolejna breloka Pacmana, tylko błąd Pacmana. Naciąłem się na niego dość ostro. W pierwszej chwili nie skojarzyłem, że to jest ten błąd, tak? Chodzi o klucze. Słuchajcie, klucze tu się po prostu rozsypują, nie da się zrobić w ogóle aktualizacji. Przed aktualizacją systemu trzeba wykonać te trzy komendy. Kopiuj, wklej do terminala i wtedy już będzie hulać. Druga sprawa to jest instalacja NVIDIA. Teoretycznie oni tu mają GitLaba. I tutaj teoretycznie jest Hardware Detection, wykrywanie Nvidia i tak dalej, tak dalej. Nie wiem, no mi się to odpaliło znowu. Dopiero potem sobie zrobiłem sam zainstalowałem dość długa komenda jest tam do wykonania jeżeli chodzi o Nvidia i tu działa. Działa elegancko, jest ok, znaczy prawie działa. Powiem to tak, ponieważ po aktualizacji system się rozsypał, albo się prawie rozsypał. Tam jest błąd po prostu jeden. Za chwilę wam go pokażę. Y, trzeba jedną linijkę w grubie usunąć i wtedy to wszystko rusza. Jeżeli tego nie zrobicie, system wisi. Jak ktoś chce się rozejrzeć tutaj po jego GitLabie, proszę bardzo, to jest jeden człowiek, prowadzi to jeden człowiek. Y, to nie jest to, że ja od razu ten system polecam wszystkim, instalujcie i tak dalej, tak dalej. Nie, zdecydowanie nie słuchajcie to jest, to jest projekt hobbystyczny tak jednego człowieka chyba z Indii czy ten koleś, ten człowiek mieszka sobie tutaj w Indiach ogarnia to typowy hobbystyczny projekt dobra nie będę wam przedłużał przechodzimy na żeby sprzęt i postaram się pokazać Jaki problem występuje i jak go minąć. Zapraszam. O, LIA Linux, to jest dokładnie to. Na drugim dysku mam minta postawionego, niczym to nie przeszkadza. I teraz jest dowcip taki, jak tu się normalnie ładnie nam odpali, to to jest koniec tematu. Po aktualizacji tutaj stoi BTRFS. Możecie czekać sobie godzinami i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli nie zrobicie o aktualizacji, system chodzi. Jak on zrobisz, to jest kaplica. No więc co? Restart, widzimy się w grubie z powrotem, ja zaraz wam wytłumaczę o co chodzi. Dobra, zrobiłem sobie restarcik i teraz tak, naciskamy sobie tutaj E. Po naciśnięciu E pokazuje nam się takie tutaj kombinacje alpejskie. Co robimy? Przechodzimy sobie tutaj do linijki Linux, tak? Ja to zrobię od, od końca akurat. To zostawiamy w spokoju. Tu mam nadzieję, że kursor widzicie, działa sobie tutaj miga ładnie, bla 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 bla. To przewijamy, zostawiamy to w spokoju. I teraz trzeba wywalić tą, tą to coś. Resum Uid 42D i tak dalej, i tak dalej. To trzeba całe sobie usunąć. Ja wiem, no przydałoby się no, grup zedytować w ogóle ogólnie w systemie i tak dalej. Mi się nie chciało po prostu. To jest dla mnie system testowy, więc ten... W każdym razie jak usuniecie sobie tą linijkę, a ja mogę jeszcze splash'a usunąć i tutaj usunąć kajeta. Ja widać mamy woluminie BTRFS-a tutaj. I teraz jak sobie to odpalimy, to system powinien stać bez najmniejszego problemu. Proszę bardzo, o wszystko chodzi. Wznawianie z czegoś tam. Nie wiem, czy to jest błąd BTRFS-a, czy błąd tej dystrybucji, czy czegokolwiek. W każdym razie to nam robi problem. Poza tym, jak sobie to już usuniecie, czy tutaj z systemu na przykład edytując tam default, group i tak dalej, i tak dalej. To już dla bardziej zaawansowanych osób system chodzi. System stoi, jest ok. Na górę, dlatego, że tutaj mogę coś Wam ewentualnie pozasłaniać Cynamon, tak standardowy Cynamon z taką ładną paprotką, albo no, paprotka to chyba jest, nie? zacznijmy sobie ogarniać tak na szybkości te rzeczy. Bluetooth działa. Bluetooth jak najbardziej tutaj rzeczy są wyszukiwane, więc nie ma z tym problemu jak na różnych dziwnych dystrybucjach czasami niektóre rzeczy się tam teges, Jeżeli chodzi o dźwięk, także tutaj jest ok. Niestety nie ma standardowo zainstalowanego pawu kontrola, więc jeżeli chodzi o mikser, musicie mikser sami sobie doinstalować tutaj. Ja tam dźwięku nie będę włączał, ale tak jak widać jest możliwość. Jest karta wykrywana, wszystko nam tutaj ładnie y, pracuje. No mówiłem, że Bluetooth działa, a teraz nam Bluetooth nie działa. Ok, włączymy jeszcze raz. Ja tu wezmę klawiaturę na Bluetooth, którą mam, tego Logitecha K7 coś tam. Wezmę ją tutaj bliżej, tak, położę. Y Przedtem mi to wykrywało. Bez problemu mi to wykryło. I wykryło jeszcze dodatkowo jakieś urządzenia. Ale to było przed aktualizacją, to od razu uprzedzam. Oczywiście repozytoria to są standardowe Archa. Plus tam dołożone jest ten Multilib i Chaotic AU e, AUR, tak? Chaotic AUR to są po prostu skompilowane niektóre rzeczy pakiety z, e, z tego z AUR więc nie musicie tego kompilować u siebie na tym. Reszta jak pokazywałem tutaj wszystko jest ładnie ok. Co jest ciekawe, mamy tutaj, nie mamy Firefoxa, tylko mamy Brave'a. W każdym razie działa. Ja sobie tutaj, tak jak powiedziałem również, będą testy Netflixa, które zrobimy właśnie sobie teraz. No nie, ja ciągle mu blokuję i ciągle tak jest. Proszę bardzo, Netflix chodzi. Brave tutaj na początku prosi o ten... O y, zainstalowanie automatycznie instaluje v czy jak to się tam nazywa, tak? W każdym razie, jak widać, tutaj tematy, jeżeli chodzi o rzeczy zastrzeżone, działają. Pamiętacie, że mówiłem, że są problemy, znowu to samo. Coś jest nie tak, ja mu daję ciągle bloku i ja on mi ciągle pokazuje to z powrotem. Czyli tak nie, niezbyt to, to dobrze chodzi. WebGL akwarium i ostatnie distro jakieś tam testowałem i to nie chciało chodzić, prawda? No bo nie chciało chodzić. Mówiłem, że działa tylko na nowo. Tu są stery Nvidia zastrzeżone. Proszę bardzo, powiedziałem też, że na Fedorze 39 działa. Na Fedorze działa 39, i tutaj także działa. Co do sterów, to już Wam tutaj udowadniam. Proszę bardzo, do instalacji sterowników zaraz przejdziemy. Stery zastrzeżone: 550x78 chyba najnowsze. Tak. Chodzi o Super Position Benchmark. 11500 punktów jest na standardowym, tak? standardowym testie, tak to mniej więcej wygląda. Sam system działa ok, nie było tutaj żadnych kreszy, tak? jeżeli chodzi o grafikę, znaczy zawieszenie się pulpitu i tego rodzaju rzeczy. Ja sobie tu parę godzin ładnych siedzę, działa, działa szybko, działa wygodnie, jest w porządku. Niestety jest straszny bałagan, tak jak mówię, z tymi kluczami na początku. Mam nadzieję, że będzie dobrze w miarę widać. Tak nam się to zgłasza po, po, po tym wszystkim, tak? Znaczy, no po instalacji, kurde głupoty gadam. I teraz tak, klucze. Tu historii nie będzie, no niestety nie będzie. Screenów chyba z tego też nie mam. O też spróbuję, zobaczę, może udało mi się screeny zrobić. No nie, screen mam tylko początkowe. Jeszcze jedna rzecz, która tutaj jest. Jak sobie zainstalujecie system, to na dzień dobry pojawia się taka, takie tutaj okienko. Po co to komu, na co to komu, ja nie mam zielonego szczerze mówiąc pojęcia. Trochę denerwuje, w każdym razie za każdym razem trzeba sobie po prostu to wyłączyć, tak. Jakieś emoji ładowanie, nie wiem po co, nie mam pojęcia po co się to ładuje w ogóle. Jeżeli chodzi o instalację sterowników NVD, to ja zapobiegawczo zainstalowałem sobie Base devel GCC Linux Keszy OS, tak? To jest, to jest kernel inaczej, bo kernel tutaj jest specyficzny, ich zrobiony z cache OS, ekipy cache OS. Tak? To jest komenda do instalacji sterowników NVIDIA tutaj. Ona działa, nie? No jest trochę przydługa, ale, ale ten. Yy, proszę bardzo, Linux DRPX8664. To jest skompilowany cacheOS kernel, specjalnie jakoś tam optymalizowany i tak dalej, i tak dalej. No bo tak jak mówiłem, to distro, lia, ona się opiera na cacheos w 100%. W każdym razie tutaj mamy jeszcze lsblk, powinien nam pokazać te, jak ten btrfs jest zrobiony. Tak to wygląda mniej więcej. To są odnośniki btrfs, btrfsa. Tu jeszcze informacje damy sobie w dyskach do kompletu. Proszę, będzie może coś łatwiej. Niewiele łatwiej, no ale tak to jest podzielone więc po prostu. Ten, no tak. Jeszcze Feca, jeżeli ktoś by chciał, nie wiem czy on to stoi, czy nie. nie. jest postawiony, proszę bardzo, tak to się prezentuje. Około giga mu jest zajęte, więc taki standard dla, dla, yy, dla tego... Standard dla Cynamona, powiem to tak, przybisiłem się trochę. Yy, dobra, co robimy teraz? Odpalmy sobie jakąś gierkę, no bo to mamy ogarnięte, to mamy ogarnięte. Mam tutaj dwie rzeczy. Postawiłem sobie Heroic Games Launcher, też jedna komenda i bez problemu. I mam tu postawionego w nim kolata. Nie wiem, czy muszę wam odpalać, to chyba nie muszę, po prostu odpalę kolata i to wszystko. No i mamy kolata. Tak to działa, proszę bardzo. To mnie zastanawia trochę, bo przedtem chyba tak słońce nie oślepiało tutaj. Nie pamiętam. To, to jest ten, ale jak widać płynność tego jest bez, bez najmniejszego problemu. Ja muszę się tu przystosować, bo ta klawiaturka od Electro jest trochę inna. Inaczej ma rozłożone, ale ogólnie wydajnościowo myślę, że jest dokładnie to samo. Ten efekt jest chyba troszeczkę innym, ale nie wiem. Jak ktoś grał w kolata, może będzie kojarzył. Wydaje mi się, że przed tym jak to przeglądałem na innych distrak. To aż takiego olśnienia tutaj nie było, tak? Jak widać działa. Działa bez problemu, nic się nie, nie przycina. Dźwięk także sobie testowałem tutaj, więc, więc ten... No, nie będę długo chodził, bo to tak jak mówię, nie ma, nie ma za bardzo sensu. Można sobie tutaj przejść kawałek. Jak ktoś nie grał kolat, polecam, bo tylko na słuchawkach. Zagrajcie sobie to po prostu na słuchawkach. Wow. Dobra, nie lecimy rzeczka. dalej. Heroic Games Launcher, to już odpalimy normalnie, niech sobie będzie, tak. Yy, oczywiście Kingdom.com standardowo, norma. Zainstalowało się bez problemu, rusza też, żadnych tutaj udziwnień nie ma. Kingdom chyba na wszystkie, na każdej dystrybucji dobrze chodzi, po ten sposób, nie? No, dobra, zobaczymy się w gierce, bo to trochę jednak uruchomienie trwa, szkoda waszego czasu. Okej, okay, jestem w gierce. <laughs> Jak ktoś wyglądał parę poprzednich moich filmów, to wie, że ustawienia są tutaj standard, czyli yy, wysokie, tak, wysokie FPS-y są włączone, tak to tutaj wygląda, fałsyk jest włączony, no i full HD na pełnym ekranie. Sprawdzałem tam yy, ekran bez ramek, tak, czy w oknie, nie ma różnicy, chodzi dokładnie tak samo, dajmy sobie kontynuuj. Okay. Jestem, proszę bardzo, to mam takie dziwne wrażenie, że to czasami bardziej przycina. Nie wiem, ja w sumie w, nie, nie gram długo w tą gierkę, tak, nie grywam często, ale mam takie wrażenie, że, że czasami nam tutaj niezbyt ładnie jakby tak przycinało, że są spadki do 40 FPS-ów. W innym distro, już nie pamiętam którym, takich rzeczy tutaj nie było. Nie wiem, może tylko moje wrażenie. Oczywiście to jest X.org, tutaj nie ma Waylanda. Dlatego, że jest to cynamon. cynamon, Cynamon w tej chwili nie. mamy tu jakieś błyski dziwne, przebłyski. Coś tu jest... Przedtem i to tak nie błyskało, szczerze mówiąc. Coś tu jest nie teges. Chyba na Fedorze to testowałem. 59, 60... Widzicie co się dzieje? Tego nie było na tym... Ten... Pamiętam, że na Waylandzie tu cięło strasznie, nie? Natomiast na X-ach szło to perfekcyjnie. Natomiast widać, że tutaj coś jest. jest... No i spadają klatki, tak? Jest 50, za chwilę dojdzie 40 parę. Wydaje mi się, może mi się wydawać, że jak to testowałem na Fedorze czy czymś tam innym, to bardziej to trzymało powyżej 50 FPS-ów, przynajmniej 60, bo to potrafi do 40 wpaść. Ja wiem, że czepiam się w tej chwili, nie, ale to samo to błyskanie ekranu. Też tego nie powinno być, 49 fps było. Yy, tego jak testowałem poprzednio w paru dystrybucjach też nie było. Na IS-11, tak? Tak jak mówię, Waylanda się tutaj nie da przetestować. No ogólnie gierka jest stabilna, tak? Tego no o, widzicie. A nic, co tutaj jest, no może Heroic przebija. Nie wiem. Ale dziwny efekt, tego, tego może, dlatego że jest otwarty Heroic. Chociaż nie, bo Heroika zawsze zostawiam otwartego. Ale że takie rzeczy się tutaj dzieją, nie problemu, wiem, nie na szybko, Nie ma co pokazywać praktycznie, bo to jest standard. Jest zainstalowany Only Office. Nie ma tutaj Libre office, tylko jest Only Office. Mamy celluloid'a tutaj do odpalenia filmików, jakieś tam nagrywanie. OBS'a ja dodatkowo sam zainstalowałem. To mówię od razu, działa bez problemu, nagrywa mnie tutaj również ten... Dajmy nagrywanie oczywiście na encoderze NVIDIA. Jest tutaj on włączony, proszę Wiem, że będę wam kamerkę pokazywał, nie mam kamerki, nie wiem, znowu mi ją gdzieś po prostu tu wpierdzieliło. Nie mam to jest A, to jest inna kamera, to jest podłączona do tego głównego kompa, to nie to. To nie to. No to słuchajcie, no tak to się prezentuje, nie? Czy ja bym to polecał? Weźcie pod uwagę to. to. To nie jest zły system, tak? To jest projekt typowo hobbystyczny, robi to jedna osoba. Więc ta jedna osoba może za tyle zmęczyć, rzucić tym albo nie będzie wyrabiać z tym, co robi Arch. Teoretycznie ten system ma chyba rok, znaczy został wyprodukowany, wyprodukowany. Ogarnięty rok temu, mniej więcej 3, jego, 3 albo cztery wersje jego wychodzą, bo koleś jakoś, kolega to jakoś tak punktowo ogarnia. Nie wiem, nie ogarniam tego do końca, nie. Ja by to chciał spróbować sobie, czemu nie, ale na typowy pulpit, patrząc na jakie problemy są na dzień dobry tutaj, no to tak, tak średnio, bo nie wiadomo, co ewentualnie by jeszcze tutaj wyszło, tak? Dobra, słuchajcie, kończymy. Kończymy, tak to mniej więcej tak ten filmik dzisiaj sobie wygląda. Dawno nie było takiego przeglądu dziwnej, innej dystrybucji. No w sumie mało rzeczy jest opartych na cynamonie, nie? Tak szczerze mówiąc. Takich właśnie hobbystycznej dystrybucji robiąc przez kogoś. To niby są tam, wiadomo, pulpity do wyboru w i tak dalej, i tak dalej, nie? Ale jeżeli chodzi o takie pojedyncze projekty, znaczy projekty, które robi jedna osoba, no to różnie, różnie z tym bywa. Różnie z tym bywa. Dobra, kończymy. Dzięki, mam nadzieję, że się fajnie tutaj trochę czasu spędziło, oglądało. Jak coś, zapraszam, jeżeli jesteś tu nowy, zapraszam do suba oczywiście. U no, nie, podobno fajne materiały. To nie moja ocena, tylko widzów tutaj tego kanału, tak? Eee, dzięki wszystkim wspierającym, łapkującym, oglądającym i tak dalej, i tak dalej I co, widzimy się w następnym filmie Gorąco pozdrawiam, Bartek z kanału Świat Nuksa. Pa, pa, cześć